We always think Buddha comes here and gives this or that. Actually, what he gives is in order to remove two veils from our mind. Często myślimy, że Budda przychodzi do nas i daje nam jakieś rzeczy, ale tak naprawdę usuwa on jedynie zasłony, które uniemożliwiają nam zobaczenie własnego umysłu. Which keep us from being totally conscious, always and everywhere. Które uniemożliwiają nam być całkowicie świadomymi zawsze i wszędzie. And also from experiencing the full potential of our minds. I również zasłony te uniemożliwiają nam zobaczenie pełnego potencjału naszego umysłu. So what do we have that hinders us? What are the blocks for our full understanding? Co wobec tego nam w tym wszystkim przeszkadza? Czym są owe bloki, które uniemożliwiają nam całkowite zrozumienie? Well, first we have this thing you can call yo-yo feelings or mixed feelings. Po pierwsze, możemy tutaj mówić o takich uczuciach zwanych uczuciami jojo. Hope and fear, tomorrow and yesterday, I'm the best, I'm the worst. To znaczy, mam tu na myśli obawy i oczekiwania, myślenie ja jestem lepszy, ja jestem najgorszy, myślenie wczoraj i jutro. So that's one block. To jest jeden z bloków. And another thing we have is stiff ideas. A druga rzecz, którą tu mamy, to sztywne poglądy. Our tendency to always look at the finger pointing to the moon, but never seeing the moon. To znaczy, które są naszą tendencją do patrzenia zawsze na palec wskazujący na księżyc, ale nigdy na sam księżyc. And Buddha tells us if these two veils fall away, then we are Buddhas. We recognize our true nature. Buddha mówi, że w momencie, kiedy te dwie zasłony odpadną, to staniemy się Buddami, rozpoznamy swoją własną oświeconą naturę. Prawdziwą naturę. So what's meant by that? Co tutaj ma się na myśli? Well, the first thing to understand that to remove the veils is actually quite simple. Jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrozumieć po to, byśmy byli w stanie odsunąć te zasłony, jest tak naprawdę coś bardzo prostego. We just have to remove the different disturbing feelings and mental veils. We just have to understand that what's looking through our that nothing lasting, existing or real is looking through our eyes or listening through our ears right now. Chodzi po prostu o to, żebyśmy usunęli wszystkie przeszkadzające uczucia, żebyśmy zrozumieli, że oprócz tego czegoś, co patrzy w tej chwili przez nasze oczy i słyszy przez nasze uszy, nie ma niczego, co byłoby jakąkolwiek trwałą wartością. What does that mean? Co to oznacza? Well, most of us think we are our bodies. Większość z nas sądzi, że jesteśmy naszymi ciałami. Because we feel them all the time. Ponieważ przez cały czas je czujemy. They have names, they are organized in our societies and so on. They have names and they are organized into our societies and so on. Ciała te mają imiona i są jakby tak, są zorganizowane w społeczeństwa. So we usually think that's us. Więc zwykle myślimy, to jesteśmy my. Others who have a bit more time for looking inwards. Inni ludzie, którzy mają trochę więcej czasu, żeby spojrzeć do wewnątrz. They may think, oh, I'm my thoughts or my feelings. Być może pomyślą, o, jestem moimi myślami i uczuciami. And what can we say about both of these things, both the bodies and the thoughts and feelings? Co możemy wobec tego powiedzieć o tych dwóch rzeczach, to znaczy i o ciałach, i o naszych myślach i uczuciach? Well, the bodies change all the time. Ciała przez cały czas się zmieniają. I remember I've seen some pictures of myself today at the exhibition and I was clearly less blonde at that time than I am today. Więc pamiętam, jak oglądałem dzisiaj tę wystawę, to widziałem takie swoje stare zdjęcia, na których zdecydowanie byłem w mniejszym stopniu blondynem niż dzisiaj. And also feelings, you know, keep changing until we reach the level where they don't change anymore, where one is just feeling excellent all the time. Również uczucia zmieniają się przez cały czas, aż do chwili, kiedy when one feels everything is perfect and has meaning all the time. Do czasu, w którym nagle zauważamy, że wszystko jest doskonałe, że wszystko przeniknięte jest znaczeniem. So,
If we are not the bodies that get old, sick and die, and we are not the thoughts and feelings that change, then what are we really? Więc jeżeli nie jesteśmy ciałami, które rodzą się, umierają, ani myślami i uczuciami, które nieustannie się zmieniają, czym wobec tego jesteśmy? What we really are is timeless, always and everywhere. To, czym jesteśmy, jest ponadczasowe, jest obecne zawsze i wszędzie. In its essence, we are actually space, conscious space. W swojej esencji to coś jest świadomą, otwartą przestrzenią. Dzięki. That which is looking through our eyes and listening through our ears. To coś, co słyszy przez nasze uszy i widzi, patrzy przez nasze oczy. Is not a thing. Nie jest rzeczą. Nobody has a mind who weighs 10 grams or 100 grams or anything like that. Nikt nie ma umysłu, który waży 10 gramów albo 100 gramów. Nobody has a mind that has a certain weight or color. Nikt nie ma umysłu, który ma określoną wagę albo kolor. Shape or size. Kształt albo wymiar. What's being aware through right now has never been found to be anything. Więc owo bycie świadomym tu i teraz nigdy nie jest czymś. Buddha called that emptiness. Buddha nazywał to pustością. But and first people may say, hey, maybe there is nothing. W pierwszym momencie ludzie słysząc to być może pomyślą, no to znaczy, że niczego nie ma. Then if they think a bit. Potem jeżeli trochę pomyślą, then say, actually I'm very lucky. Dojdą być może do wniosku, tak naprawdę mam prawdziwe szczęście. If my mind wasn't born, it won't die. Jeżeli mój umysł nigdy się nie narodził, to również nigdy nie umrze. They didn't come together, it'll not fall apart. Jeżeli nigdy nie został z niczego złożony, to również nigdy się nie rozpadnie. It didn't appear, it also won't go away. Jeżeli nigdy się nie pojawił, to również nigdy nie odejdzie. And actually the greatest liberation in the world is the understanding that mind is not a thing. Tak naprawdę najwspanialszym odkryciem na całym świecie jest odkrycie tego, iż umysł nie jest rzeczą. That which is looking through our eyes, listening through our ears right now. Że to coś, co słyszy przez nasze uszy, czy też widzi przez nasze oczy dokładnie w tej chwili. Is indestructible, cannot be harmed or hurt in any way. Jest niezniszczalny i nie można temu czemuś zaszkodzić w jakikolwiek sposób. Nie można tego czegoś zniszczyć. So, why is this important? Dlaczego jest to ważne? Because since beginningless time our mind has been like an eye. Ponieważ od niemającego początku czasu nasze oko było jak nasze has been like an eye. That since beginningless time our mind has been like an eye. Ponieważ od niemającego początku czasu nasz umysł przypominał oko. It was able to see everything outside, but it couldn't see itself. Które było w stanie postrzegać wszystko na zewnątrz, ale nie było w stanie postrzegać samego siebie. And that brings some negative qualities. A to powoduje pewne negatywne właściwości. If that's the case, then that which is aware. Jeżeli o to chodzi, to wówczas to, co jest świadome, will think I. Zacznie myśleć ja. Even though, as we saw, no lasting I or me can be found. Chociaż tak jak już widzieliśmy, nie można znaleźć nigdy żadnego trwałego, rzeczywistego ja. Nothing in the body, nothing in the thoughts and feelings. Nie ma niczego takiego ani w ciele, nie ma niczego takiego w myślach i uczuciach. And that which is experienced then becomes you or the outer world or separate from myself. A to, co jest doświadczane, staje się automatycznie tobą, staje się zewnętrznym światem, czymś oddzielonym od nas. This and again. Następnie it means attachment will arise for what we want and aversion against what we don't like. Następnie pojawia się przywiązanie do tego, co nam się podoba i niechęć wobec tego, co nam nie odpowiada. And when aversion is there, also envy will be there because the ones we don't like, you know, we don't want to see happy. Jeżeli pojawiła się już awersja, to pojawia się również zawiść, ponieważ nie chcemy widzieć szczęśliwymi tych, których nie lubimy. And from attachment, greed will appear. A z przywiązania wyłoni się chciwość. And why? Because what we like to keep.
dlatego że jeżeli coś lubimy, to będziemy chcieli to zatrzymać. Finally, from ignorance itself appears a lonely making feeling. I wreszcie z samej niewiedzy wyłania się takie uczucie, które czyni nas samotnymi. The exclusive pride, the pride of thinking I'm better than you. Jest to wyłączająca duma, duma, która myśli, ja jestem lepszy od ciebie. And if we think we are better than others, jeżeli myślimy, że jesteśmy lepsi od innych, then basically we are always in bad company. Wówczas na podstawowym poziomie jesteśmy zawsze w kiepskim towarzystwie. It's difficult to be open to people. Trudno jest być otwartym na ludzi. We'll always be thinking who's a bit better or a bit worse. Zawsze myślimy o tym, kto jest trochę lepszy, a kto jest trochę gorszy. And we'll have miserable lives. I będziemy mieli fatalne życie. There exists a good pride also. Istnieje również dobra duma. The inclusive pride. Duma włączająca. The one that says, aren't we all great? To jest ta, która stwierdza, wszyscy jesteśmy wspaniali. Sees that everybody had experiences we don't have, that we can learn something from everybody. Która dostrzega, że wszyscy inni ludzie mają doświadczenia, których być może my akurat nie mamy i dlatego wszyscy nawzajem możemy się od siebie czegoś nauczyć. But that usually has to be learned and trained. Ale zwykle tego trzeba się nauczyć i trzeba się w tym wytrenować. So from these six disturbing feelings. Więc z tych sześciu przeszkadzających uczuć. Buddha tells us that 84,000 different disturbing feelings can appear. Buddha mówi, iż wyłaniają się 84 tysiące kombinacji przeszkadzających emocji. And stiff ideas. I sztywnych poglądów. And that for some strange reason, even though the feelings weren't there before and won't be there later, when they are there, we react on them, we think they are real. I następnie pojawia się takie dosyć dziwne odczucie. Otóż chociaż tych przeszkadzających emocji nie było wcześniej i nie będzie ich później, to wtedy, kiedy się akurat pojawiają, uważamy je za rzeczywiste. And if we do things, you know, well, after a certain while we get results. Jeżeli robimy w związku z tym jakieś rzeczy, to po jakimś czasie otrzymamy odpowiednie rezultaty. Then if the things we did were not very intelligent, jeżeli rzeczy, które zrobiliśmy, nie były szczególnie inteligentne, or motivated by disturbing feelings, jeżeli naszą motywacją były przeszkadzające uczucia, then we'll start getting bad results. Wówczas zaczniemy otrzymywać złe rezultaty. And when those results came back to us, we forget that we planted the cactuses we are sitting in now. Kiedy te rezultaty do nas powracają, wówczas zapominamy, że sami zasialiśmy kaktusy, na których właśnie siedzimy. We think the others did it. Myślimy, że zrobili to inni. And again we'll do think and say something harmful and again we'll get into trouble. I następnie znowu myślimy, mówimy i czynimy coś negatywnego i znowu doświadczamy problemów. So ignorance is a real enemy. Więc niewiedza jest prawdziwym wrogiem.